Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś odcinek 66 i żeby nie było monotonnie z kosmosu przenosimy się w mroczne odmęty historii. Dzisiejsza opowieść dotyczy Templariuszy i jest to najbardziej znany i można powiedzieć oklepany wątek ze średniowiecznej historii, ale wciąż intryguje swoimi tajemnicami, do których, jak się okazuje, niełatwo jest się dobrać. Pierwszy raz usłyszałem o templariuszach, oglądając film zrealizowany na podstawie powieści Nienackiego, Pan Samochodzik i Templariusze, i dałem się ponieść legendzie zakonu, która trwa do dziś. To, co mówi się i pisze o templariuszach, Często zaciemnia i buduje stereotypowe pojęcie o tej organizacji i to z jaką siłą. I dziś w audycji będzie próba popatrzenia na fenomen zakonu zupełnie z innej strony. Największy wyłom w patrzeniu na rolę zakonu templariuszy zrobił według mnie Otto Ran interesująca, ale i tragiczna postać. Przez pewien czas był ulubieńcem Himmlera, członkiem stowarzyszenia Thule i SS, ale skończył krótko potem samobójczą śmiercią, zamarzając w tyrolskim lesie. To samobójstwo po dziś dzień jest problematyczne i najprawdopodobniej został on do tego zmuszony po tym, jak oddał swoją legitymację SS. Otto Ran na początku lat 30 XX wieku był młodym niemieckim badaczem wiedzy ezoterycznej. Szczególnie mocno interesowały go czasy krucjaty przeciwko Albigensom i reakcja na krucjatę, a właściwie brak reakcji ze strony templariuszy. Ran doszedł do wniosku, że romans rycerski Parsifal napisany przez Wolfganga Eschenbacha wcale nie był średniowiecznym romansem, lecz alegorią opowiadającą historię Langwedocji w południowej Francji. Zauważył, że jeśli przeanalizować losy Parsifala i nałożyć je na okres historyczny, w którym trwała krucjata przeciwko Albigensom, można znaleźć odnośniki do elity heretyckich Katarów. Rand doszedł do wniosku, że jeśli właściwie odczyta Parsifala, to znajdzie wskazówki, jak odnaleźć świętego Grala. Uznał on, że działanie Kościoła przeciwko Albigensom wcale nie było militarną ekspedycją po to, aby zniszczyć herezję, lecz było militarną operacją, aby coś odzyskać, coś, co papiestwo bardzo pragnęło posiadać. Ostatnią twierdzą Katarów był zamek Monsejour po długim oblężeniu zarządzono chwilowe zawieszenie broni, które heretycy wykorzystali do tego, aby wynieść coś z zamku. Kiedy zawieszenie broni się skończyło, krzyżowcy przepuścili ostateczny szturm, przeszli przez wszystkie mury, zdobyli twierdzę i spalili na stosie wszystkich pojmanych albigensów. Wiedza o tym, że coś wyniesiono z twierdzy i schowano gdzieś w Pirenejach, istnieje od dawna i zamieniła się w legendę. Mówiono o tym, że Katarzy wynieśli z zamku ogromny skarb. Kiedy przyjrzeć się dokładniej tej historii, to dwa elementy tej krucjaty są szczególnie intrygujące i z pewnością mają olbrzymie znaczenie dla zrozumienia tego, co się tam naprawdę stało. Pierwsza to, że nie wzięli w niej udziału templariusze. Formacja militarna podległa bezpośrednio papieżowi i stworzona do walki z heretykami. A drugie to, że Langwedocja była sercem całego ruchu templariuszy. To właśnie stamtąd wywodzili się najbardziej wpływowi i potężni członkowie zakonu. Czyżby papież coś zwietrzył? zauważył, że właśnie z Langwedocji może przyjść dla niego największe zagrożenie? A może cała krucjata została zorganizowana po to, aby właśnie przejąć coś niezwykle wartościowego? Wartościowego i bezcennego, jak na przykład święty Gral, Albo, albo przejąć jakiś rodzaj ukrytej wiedzy. Takie były domysły Rana. Zaintrygowany pojechał do Langwedocji, aby osobiście sprawdzić, co to mogło być. Pewnego dnia, wędrując po urokliwych pirenejskich pastwiskach, napotkał pasterza i zaczął go wypytywać o lokalne legendy. Pasterz opowiedział mu wstrząsającą historię o armii szatana, i tu miał na myśli armię krzyżowców papieża, która w Langwedocji szukała kamienia z korony lucyfera. Kamień po zdobyciu zamierzano dołączyć do papieskiej tiary. Mroczne, prawda? kamienia jednak nigdy nie odnaleziono. Po stłumieniu herezji papież posłał do Langwedocji agentów inkwizycji, aby torturami wycisnęli z pojmanych katarów potrzebne mu informacje. Katarzy ginęli w straszliwych mękach, ale inkwizycja nie zdobyła poszukiwanych informacji. I interesujące jest to, że w taki sam brutalny i okrutny sposób postępowała inkwizycja z Templariuszami, kiedy zakon został zlikwidowany. Lista zarzutów, jakie im wówczas postawiono, przechodziła granice fantazji. Templariusze mieli jeść mięso zabitych dzieci, mieli odprawiać msze w spak, mieli oddawać się homoseksualizmowi. Zarzucano im największe grzechy i zbrodnie świata. Templariusze byli monastycznym zakonem militarnym, ale byli także zakonem bankierów, przerzucając ogromne sumy pieniędzy po całym ówczesnym świecie. Aby móc tego dokonać, zakon musiał posiadać doskonale zorganizowany wywiad. Ściśle sprzymierzeni z Wenecją, templariusze po swoim upadku zostawili Wenecji pierwszą profesjonalnie zorganizowaną agencję wywiadowczą i agencja nosiła nazwę Rada Dziesięciu i zasiadali w niej najpotężniejsi ludzie Wenecji, ale także sami byli templariusze. Wielu byłych zakonników rycerzy ściśle współpracowało z tą organizacją i dziś nazwalibyśmy ich agentami. Wenecja rozłożyła nad rozwiązanym zakonem parasol bezpieczeństwa, wiedząc, że jest to w rzeczywistości doskonały interes. Być może z tego przykładu skorzystała CIA, która po II wojnie światowej zatrudniła w swoich szeregach całą niemiecką siatkę szpiegowską, generała Geilena. Początek końca potęgi templariuszy to wspomniana wyżej krucjata przeciwko Albigensom. Templariusze po prostu odmówili w niej udziału, co z pewnością wzbudziło poważne podejrzenia u papieża, któremu zakon był bezpośrednio podległy. Zadaniem tak Joannitów, jak i templariuszy była walka zbrojna z wrogami kościoła rzymskiego. Był to jedyny cel, dla którego powołano zakony do życia. Templariusze wielokrotnie wykazali swoją wartość bojową i bez nich na przykład uwolnienie półwyspu iberyjskiego z rąk muzułmanów byłoby praktycznie niemożliwe. Tak więc nie można powiedzieć, że krucjaty zakończyły się klęską, bo krucjata zwyciężyła na półwyspie Iberyjskim. Zakony rycerskie podlegały bezpośrednio władzy papieskiej. Efektem tego było to, że templariusze nie odpowiadali prawnie przed lokalną władzą świecką czy kościelną nie musieli słuchać książąt, królów czy biskupów. Zakony były także zwolnione od podatku i dzięki temu w błyskawicznym tempie zbudowały one ogromne zasoby finansowe. I kiedy papież, który miał bezpośrednią władzę nad zakonami rycerskimi, organizuje krucjatę przeciwko albigensom, tak Joannici, jak i templariusze odmawiają wzięcia w niej udziału. I wygląda na to, że papież od razu zdał sobie sprawę, że ma przed sobą poważny i rosnący w siłę problem. Problem, który ogarnął swoim zasięgiem całą Europę, bo templariusze mieli swoje dobra na całym kontynencie. Można się zastanawiać, czy ogłoszenie krucjaty przeciwko Albigensom nie było przypadkiem testem, któremu poddano Templariusza, aby sprawdzić, gdzie są granice lojalności zakonów rycerskich. Langwedocja była miejscem dla Templariuszy bardzo ważnym. Było to centrum ich ekonomicznej potęgi, gdzie ich związki z Katarami były bardzo silne. To właśnie Langwedocja była ich najpoważniejszym punktem zaopatrzeniowym, bazą, z której prowadzili Krucjaty przeciwko muzułmanom na Półwyspie Iberyjskim. Jeśli templariusze przystąpiliby do Krucjaty przeciwko Albigensom, tym samym odcieliby się od najważniejszego dla nich szlaku komunikacyjnego i zaopatrzeniowego, a także wystawiliby na szwang własne posiadłości w tym rejonie. Do tego dochodzi to, na co natrafił Otto Ran, uznając, że w miejscu tym znajdował się jakiś obiekt albo wieza, którą przechowywali Katarzy, a która stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla papieństwa. Krucjata przeciwko Albigensom to początek długiego i strategicznego planu papieża, aby zniszczyć zakon templariuszy. Papież nie mógł ich zaatakować bezpośrednio, bo mając swoje komandorie i posiadłości w całej Europie, od Szkocji po Palestynę, byli zbyt potężni. Dlatego postanowił uderzyć najpierw w centrum ich potęgi i to zrobił. Po zniszczeniu herezji katarskiej Langwedocja przechodzi w bezpośrednie władanie francuskiego króla. Kiedy król jest pewien tego, że kontroluje ten region, Wówczas uderza bezpośrednio w przywódców zakonu, wysyłając wcześniej tajne listy do wszystkich władców europejskich o domniemanych zbrodniach i przeteczeństwach templariuszy. Lista zbrodni, jaką dodaje do swoich listów francuski król, jest tak fantastyczna, że nikt w Europie w te zbrodnie nie wierzy. Atak króla Francji i papieża na zakon z pewnością nie był bez powodu. Akademicy uważają, że motorem akcji przeciwko Templariuszom był król Filip Lebel, a papież Klemens był jego marionetką. Jeśli jednak bliżej przyjrzeć się sytuacji i biegowi wypadków, nie mam wątpliwości, że było odwrotnie. To Klemens V i cała papieska struktura władzy zorganizowała całą akcję, a król Filip był wygodnym narzędziem do jej wykonania. Sami templariusze z pewnością weszli w posiadanie czegoś niezwykle tajemniczego. Początek istnienia zakonu to dziewięcioletnie poszukiwania w ruinach świątyni Salomona w Jerozolimie, gdzie w istocie templariusze coś znajdują. Jeden z badaczy zwojów z Kumran, Robert Feder, mówi nawet, że wcale nie była to świątynia Salomona, a świątynia faraona Echnatona. Najbardziej kontrowersyjnym ze wszystkich zwojów znalezionych w jaskiniach Kumran był zwój miedziany, zwany czasem listą skarbów. Zwój ten wylicza rozmaite ilości złota, które wywieziono z oblężonej Jerozolimy i ukryto w różnych miejscach aby uchronić je przed zarabowaniem przez rzymską armię Tytusa. Taka panuje oficjalna opinia na ten temat. Jeśli jednak popatrzeć na ilość tych bogactw wymienionych w zwoju i przeliczyć je poprzez żydowski system miar i wag, to jest ich tak astronomiczna ilość, że przewyższa ona zasoby całego ówczesnego świata. I Robert Feder, który z zawodu był inżynierem, podszedł do miedzianego zwoju z technicznego punktu widzenia. Przede wszystkim zbadał metal, z jakiego wykonano zwój, i ustalił technologię, jaką ten zwój wykonano. I doszedł do wniosku, że wykonano go metodą identyczną z tą, jaką stosowano w starożytnym Egipcie. Jak zatem zwój znalazł się w Jerozolimie i został zapisany po hebrajsku? Feder uznał, że ci, którzy go zapisali, być może wcale nie byli Żydami, a sektą pochodzącą z Egiptu. Przez długą argumentację Feder wykazał, że sekta ta miała związek z faraonem Echnatonem, który zarządził w Egipcie monoteizm i skasował wszystkich innych bogów. Posunięcie to było ogromnie niepopularne no i skończyło się klęską Echnatona, który w tajemniczy sposób znika z historii, podobnie jak ci, którzy wspierali jego ideę. I potomków tych ludzi ma na myśli Feder, szukając korzeni żydowskiej sekty w Egipcie. Skoro więc miedziany zwój jest produkcją egipskiej, bo w Palestynie nikt nie był w stanie takiego wykonać, to Feder doszedł do wniosku, że być może system miar, jakim opisano ukryte skarby, również jest egipski. I okazało się, że mierzony w miarach egipskich, ukryty skarb jest w rozsądnych ilościach i bardziej odpowiada realnej ilości złota, jaką ukryto. Jeśli jednak zaakceptować wnioski Federa, powstaje inny problem. Jak zaakceptować istnienie egipskiej sekty związanej z Echnatonem w Palestynie? Sekty, która z pewnością miała wiele wspólnego z sektą tzw. Eseńczyków, gdzie nauki miał pobierać sam Jezus Chrystus. W takim przypadku źródłem wiedzy Jezusa nie byłaby wiedza zdobyta w szkole faryzejskiej czy rabinicznej, a wiedza bazująca na egipskiej hermetyce. Tysiąc lat po zburzeniu Jerozolimy pojawiają się tam templariusze, nazywający siebie bractwem świątyni Salomona, i pojawiają się tam pod pretekstem tego, że będą bronić pielgrzymów odwiedzających święte miejsca Nowego Testamentu. Rycerzy było dziewięciu i taka garstka raczej niewiele mogła zdziałać w samym środku mocno wkurzonych krucjatami muzułmanów. Zresztą ta dziewiątka nawet nie próbowała nikogo chronić i po podpisaniu patentu powołującego zakon do życia, zamiast walczyć, udali się natychmiast kopać w ruinach świątyni jerozolimskiej. I wówczas doszło do niezwykłych wydarzeń. Kopiący templariusze musieli coś znaleźć. Dwóch z dziewięciu rycerzy natychmiast wyruszyło do Europy opowiedzieć o odkryciu m.in. Bernardowi Sklerwo. Zaraz potem nieoczekiwanie kwiat europejskiego rycerstwa zaczyna przyłączać się do templariuszy, a na zakąd spada deszcz darowizn i nadań ziemi. Co w takim razie znaleźli w Jerozolimie templariusze? Częścią znaleziska był interesujący tekst, który przetłumaczono w uniwersytecie w Gent w Belgii. Co jeszcze mogli tam znaleźć? Wyobraźnia podpowiada przedmioty takie jak arka przymierza i kto wie, co jeszcze gdy tymczasem mogły to być elementy, artefakty i teksty dotyczące tak historii, jak i doktryny wczesnego Kościoła. To, co mogli znaleźć, być może wskazywało połączenie chrześcijaństwa z Egiptem. Czy istnieje związek z tym, że w tym samym momencie, kiedy po całej Francji aresztuje się i torturuje Templariuszy, Lorenzo de Medici publikuje przetłumaczone egipskie pisma hermetyczne, rozpoczynając prawdziwy renesans? Być może jest to związek bardzo silny. Czym w takim razie jest hermetyka? W pojęciu ludzi średniowiecza i renesansu były to pisma pochodzące z Egiptu, które były starsze niż Stary Testament. Zawierające w sobie ukrytą wiedzę. Paracelsus zauważył, że jeśli mamy egipską alchemię, babilońską astrologię, i Hebrajczyków, że takich nazwę skabałą, to są to trzy elementy jednej niegdyś nauki, czy raczej wiedzy, którą kiedyś posiadały zaginione cywilizacje, jak choćby Mityczna Atlantyda. Kiedy popatrzymy na tych Hebrajczyków i ich historię, to nieustannie przemieszczają się z Egiptu do Mezopotamii i z powrotem, i można odnieść wrażenie, że ktoś nimi steruje po to, aby zdobyć brakujące części tej wiedzy. I to dlatego Renesans starał się złożyć te dziedziny w jedną całość. Jeśli ten rodzaj myślenia, przyświecał templariuszom kopiącym w ruinach świątyni Salomona w Palestynie i znaleźli oni coś, co potwierdza egipskie pochodzenie hebrajczyków. To jest to bomba atomowa średniowiecza. I być może templariusze znaleźli połączenie wczesnego chrześcijaństwa z Egiptem i z Eseńczykami. Legenda mówi, że z płonącej Jerozolimy przedarła się Maria Magdalena, brzemienna w dziecko samego Jezusa. I osiedliła się ze wszystkich miejsc w Langvedocji, w miejscowości Orange, która stała się domem jednej z najbardziej wpływowych arystokratycznych rodzin w Europie. Jeśli dodaj do tego rewelacje znalezione przez Templariuszy wskazujące na egipskie pochodzenie Jezusa, oznaczałoby to, że potomkowie Jezusa żyjący w południowej Francji mają w sobie egipską krew i byliby Egipską szlachtą znacznie starszą niż Mojżesz i Plemię Lewiego. Taka wiedza to bardzo poważny argument, który, gdyby przedostał się do wiedzy publicznej, wstrząsnąłby papiestwem w posadach. Okazałoby się, że u źródeł chrześcijaństwa wcale nie był i nie stał Mojżesz, a faraon Echnaton, który jako pierwszy w historii wprowadził na masową skalę monoteizm. Rozprawił się też z kastą kapłańską i przeniósł stolicę Egiptu Step do Amarny. Fenomen Echnatona i tego, czego dokonał, jest nieco skomplikowany i nie zawsze jasny. Kiedy przyjrzeć się uważnie egipskiej religii przed Echnatonem, to Egipcjanie nigdy nie zaprzeczali, że istnieje jeden najwyższy bóg, ale też nigdy nie stawiali tego w opozycji do istnienia wielu innych bogów. I wtedy pojawił się Echnaton mówiąc, że wszyscy ci egipscy bogowie nie mogą być bogami, skoro pochodzą od najwyższego stwórcy. Nie mogą więc być mu równi. I cel Echnatona nie był tylko religijny, a być może, a może nawet przede wszystkim polityczny. Bo ustanawiając jednego boga i eliminując innych, usuwał on bardzo wpływową kastę kapłanów, a także usuwał on efekt tego, w jaki sposób oddziaływał na człowieka egipski politeizm. To oddziaływanie politeizmu to uznanie, że człowiek jest częścią boskiego istnienia i przez to ma prawo dokonywać własnych manipulacji rzeczywistości przez modlitwy, ofiary i rytuały, tak jak w dzisiejszych czasach dokonuje się manipulacji poprzez technologię. Echnaton chciał zniwelować taką możliwość manipulacji przez głównie rozmaite grupy kapłańskie i tym samym stać się monopolistą. Echnaton staje się tym samym protojachwistą i jest prekursorem tego, co dokonał Mojżesz i co zostało opisane w starotestamentowej księdze wyjścia. Echnaton, budując religię monoteistyczną, oparł się na kulcie Ozyrysa, gdzie jest zmartwychwstanie, gdzie jest życie wieczne, jest także sąd ostateczny. I na tej samej bazie stworzone jest chrześcijaństwo. Jest to niemalże kopia tego, co wymyślił Echnaton. Na przykład Ewangelia Świętego Jana jest niemalże dosłownym przepisanym tekstem piramid. Echnaton całą egipską kosmologię przeorientował na religię czczącą boga słońce. Słońce oczywiście jest źródłem życia, ale nie znaczy to, że Echnaton był człowiekiem prymitywnym. Wybrał słońce jako boga ze względu na to, co słońce reprezentuje i symbolizuje. Stworzył warunki do powstania czegoś, co można nazwać jachwizmem przestawił zwykłych Egipcjan z ich kosmologicznej świadomości, która była postrzeganiem wszystkiego, co rozgrywa się w ich życiu, jako boskiego porządku. Echnaton stworzył schizmę w kosmologii, a także schizmę socjalną, uznając, że wszystko przed uznaniem Atona za jednego boga jest fałszem i tylko Aton jest prawdą. Pomysł Echnatona został udoskonalony w Jachwizmie, gdzie przejaw boskiej obecności nie jest już jak poprzednio widziany w naturze, a w tekście, w księdze, gdzie wszystko co istnieje poza księgą i poza interpretacją zawartą w tekście księgi jest fałszywe. Echnaton zapoczątkował ciąg przyczynowo-skutkowy, który prowadził do odrzucenia naturalnych religii, i przez to trzeba bardzo dużo czasu, aby nauka w tym pojęciu przedpotopowym mogła znów funkcjonować. Dlatego, że od momentu uznania jednego boga opisanego w księdze, każde odkrycie musi mieć uzasadnienie w takim tekście i musi mieć pełną zgodę interpretatorów takiego tekstu. Nie oznacza to, że cały system jest zły, bo ta tak zwana Święta Księga, zakładając, że rzeczy mają się tak samo na Ziemi, jak i na niebie, zezwalała na ekstrapolację takiej obserwacji, przez co mogła powstać nauka w obecnej formie, mając swój nowożytny początek w myśleniu Kopernika czy Keplera. I starożytny Egipt w myśleniu o własnej państwowości stawia sprawę jasno. Nie jest to cywilizacja, która wyrosła na kamieniu, ale cywilizacja, która próbuje odtworzyć i kontynuować wysoko rozwinięte cywilizacje, które istniały wcześniej. Egipcjanie zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że są kontynuacją, która przechodzi proces dewolucji, stając się z czasem coraz bardziej prymitywna. I wystarczy spojrzeć na astrologię. Wiedza na temat wpływu planet na życie człowieka wynikała z tysięcy lat obserwacji, co samo w sobie zakłada nie tylko istnienie zaawansowanej cywilizacji w odległych historycznie czasach, ale także istnienia technologii pozwalającej na dokonywanie takich obserwacji. Taką wiedzę przechowywały tajne stowarzyszenia, zwane często szkołami tajemnic, które w każdym przypadku widziały tę wiedzę jako coś, co przekazywał mistrz swoim uczniom. I taki model automatycznie zakłada kontynuację przechowywania i przekazywania takiej wiedzy przez całe tysiąclecia. I taką szkołą tajemnic była sekta Eseńczyków w Palestynie, która w oczywisty sposób jest związana z egipską tradycją. Egipski bóg Ozyrys zmartwychwstał, co stanowiło centralny punkt zrozumienia przechowywanej przez takie szkoły wiedzy. Podobnie z martwych wstał Jezus, którego związki z Azańczykami są oczywiste. Ale tradycja nieśmiertelności wkodowana jest także w tradycję wedyczną, gdy mówi się na przykład o reinkarnacji i wędrówce dusz. Egipcjanie przykładali olbrzymią wagę do mumifikacji, Fizycznego sposobu utrzymywania ludzkiego ciała za pomocą technologii. Konserwowali ludzkie ciało, wierząc, że będzie ono jeszcze do czegoś potrzebne. Zabezpieczano ciało, a osobno zabezpieczano organy ludzkie, które przez milenia przechowały się w znakomitej kondycji. Można odnieść wrażenie, że proces mumifikacji jest częścią kontynuowania zagubionej wiedzy poprzedniej cywilizacji. Dziś wiemy, że zmumifikowane ciało zawiera w sobie DNA, Czyli informacje, które odpowiednio użyte, mogą być niezbędne do odtworzenia takiej osoby, do przywrócenia jej do życia i do stworzenia warunków zmartwychwstania. I z takiej właśnie tradycji wyrastali templariusze, którzy mieli pełną świadomość istnienia wiedzy pochodzącej z zamieszłej, prehistorycznej przeszłości. Wygląda nawet na to, że dążyli oni do stworzenia swojego własnego państwa opartego na pryncypiach, w które wierzyli i byli bardzo blisko, aby to osiągnąć. Król Nawary i Aragoni, Alfons I Waleczny, w testamencie zapisał swoje królestwo templariuszom. Jego ziemia graniczyła przez Pireneję z mocno obsadzoną templariuszami Langwedocją, co dawało podstawy do stworzenia państwa zakonnego na wzór tego, jakie znacznie później udało się stworzyć krzyżakom. Papież jednak zorientował się co się święci i zniszczył templariuszy. Langwedocja była w tamtym czasie najbogatszym miejscem Europy i papież nie mógł sobie pozwolić na to, aby wyrosła mu potężna konkurencja dosłownie w jego sąsiedztwie. Ale idea stworzenia własnego państwa niekoniecznie upadła wraz z rozwiązaniem zakonu. Myśl o tym, aby je stworzyć, być może dotyczyła miejsca, którego w tamtych czasach nie było na mapie miejsca do którego nie sięgały długie ręce papiestwa miejsca znanego dziś pod nazwą ameryka mimo że organizacja templariuszy została starta z powierzchni ziemi przez następne wieki wyraźnie widać próby połączenia w jedną całość ideologii templariuszy powstaje wiele tajnych organizacji jak na przykład różokrzyżowcy którzy również posiadali swoje logo w kształcie czerwonego krzyża Inny ich symbol to czerwona róża na białym tle. I był to symbol wymowny. Stwierdzenie pod różą, sap Rosa oznaczało utrzymywanie tajemnicy. Po rozpędzeniu templariuszy zakazano demonstrowania symboli zakonu. I każdy, kto nosił na sobie czerwony krzyż zakonu, był automatycznie obłożony klątwą. Mimo to krzyżowcy zdecydowali się użyć czerwony krzyż w swoim logo. Kiedy Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki, na jego żaglach widniały wielkie czerwone krzyże, co z pewnością nie było pomyśli katolickiej pary królewskiej Ferdynanda i Izabeli. Templariusze z pewnością mieli znacznie rozleglejszą wiedzę na temat istnienia lądu po drugiej stronie Atlantyku. Czy mnisi rycerze z czerwonymi krzyżami na płaszczach rzeczywiście odwiedzali Amerykę na długo przed Kolumbem? Ślady templariuszy w Ameryce tropie już od dłuższego czasu i coraz więcej wskazówek i poszlak sugeruje, że amerykański kontynent nie tylko nie był im obcy, ale być może stał się miejscem, gdzie schronili się po kasacji zakonu, pracując w tajemnicy nad stworzeniem organizacji, dzięki której znów dominowaliby nad światem. A powołanie do życia państwa pod nazwą USA w tym świetle wcale nie wydaje się być przypadkiem. W 2000 roku Scott Walter prowadził spokojne, drobnomieszczańskie życie w Nowej Anglii jako właściciel dobrze prosperującej firmy zajmującej się analizami forenzycznymi. Pewnego dnia w jego biurze pojawił się klient, który chciał złożyć zlecenie na wykonanie serii analiz. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że potencjalny klient chciał stwierdzić autentyczność zapisów dokonanych przy pomocy pisma runicznego, używanego przez ludy skandynawskie na przełomie pierwszego milenium naszej ery, wyrytych na kamieniu, znalezionym w miejscowości Kensington w stanie Minnesota. Scott Walter nie miał wówczas pojęcia o tym, co to jest kamień z Kensington i czego on dotyczy. Klient cierpliwie zaczął tłumaczyć, czym jest to znalezisko i że dotyczy ono zapisów wykonanych czyjąś ręką w kamieniu w czasach średniowiecza a więc w czasach, kiedy niemalże nikt w Europie nawet nie podejrzewał istnienia wielkiego, tajemniczego lądu po drugiej stronie Atlantyku. Ameryka została oficjalnie odkryta przez Krzysztofa Kolumba pod koniec XV wieku, ale zapiski wyryte na kamieniu w Kensington, w przypadku potwierdzenia ich autentyczności, w sposób bezdyskusyjny wskazywałyby na to, że w głębokim średniowieczu istniała w Europie grupa wpływowych ludzi, którzy nie tylko wiedzieli o istnieniu kontynentu, zwanego przez nas dziś Ameryką, ale także w ścisłej tajemnicy prowadziła szeroką eksplorację miejsca którego nie było wówczas na mapach świata. Scott Walter słuchał w zdumieniu. Sama możliwość tego, że ktoś odwiedzał Amerykę na długo przed Kolumbem, wydawała mu się wręcz szalona. Przecież solidne akademickie autorytety mówiły o tym, że takie odkrycie kontynentu zaraz po tysięcznym roku było niemożliwe. Walter lojalnie uprzedził potencjalnego klienta, że analiza, którą przeprowadzi, może równie dobrze wykazać, że napisy wyryte na kamieniu są ściemą i w takim przypadku klient nadal będzie musiał zapłacić za jej przeprowadzenie. Klient przyznał mu rację i złożył zlecenie na przeprowadzenie badań. Firma Waltera specjalizowała się w badaniach geologicznych, stwierdzała potencjalny wiek skał tłumaczyła klientom proces wietrzenia skalnego i ustalała potencjalny czas obróbki kamienia. Walter pobrał szereg próbek z terenu, gdzie znaleziono kamień, aby dokonywać analizy porównawczej wietrzenia. Niektóre próbki pochodziły z najstarszych nagrobków, przez co można było określić tempo wzrostu patyny na kamieniu. I okazało się, że napisy na tym kamieniu były znacznie starsze niż wszystko, co można było do nich porównać. No, i tak zaczęła się wielka przygoda Scotta Woltera w rozszyfrowywaniu tajemnicy z przeszłości kontynentu, którego istnienie znane jest oficjalnie od zaledwie 600 lat. Woltera zaintrygowały runy i informacja, która została na nim zapisana i brzmiała ona tak: Ośmiu gotów i 22 Norwegów w odkrywczej podróży z Winlandii na zachód. Obozowaliśmy przy dwóch skalistych wyspach o dzień podróży od tego miejsca. Wyruszyliśmy łowić ryby na jeden dzień. Gdy powróciliśmy, znaleźliśmy dziesięciu naszych ludzi zakrwawionych i martwych. Niech Bóg nas zachowa ode złego. Bądź pochwalona, Mario-dziewico. Chroń nas ode złego. Na brzegu kamienia dodano jeszcze jeden napis. Mamy 10 ludzi nad morzem, pilnujących naszych statków. 14 dni podróży od tego miejsca. Rok 1362. Rok 1362 oznacza, że informacja, jaką zapisano, została umieszczona na kamieniu na długo przed Kolumbem. Kolumb odkrył Amerykę w 1492 roku jako pierwszy Europejczyk, a więc taki kamień nie powinien w ogóle istnieć. I oznacza to także, że skoro w tamtych czasach Europa była w swojej znakomitej większości chrześcijańska, to runy nie zostały pozostawione przez pogańskich wikingów, a skandynawskich chrześcijan. Była to więc historia sensacyjna, i natychmiast rozpaliła ona wyobraźnię Woltera do tego stopnia, że szuka on śladów europejskiej bytności w nowym świecie przed Kolumbem po dziś dzień. Istnieje 20 ksiąg przekazywanych w jednej rodzinie z pokolenia na pokolenie. I księgi te są pamiętnikiem zapisywanym przez rodzinę książęcą Sinclairów. Pamiętnik zaczyna się od 1353 roku i jest zapisywany przez księcia Henry Sinclaira, który dostaje księgę od swojego ojca, kiedy ma 8 lat. Książę zapisywał regularnie swój pamiętnik przez następne 50 lat. Pamiętniki są kontrowersyjne i nie wszyscy wierzą w ich autentyczność. Opisują one wiele wydarzeń z detalami. Wskazują także na miejsca, gdzie ukryto różne przedmioty. Jeśli te przedmioty zostaną znalezione, to autentyczność tych pamiętników zostanie w sposób automatyczny potwierdzona. Książę Sinclair przekazał swój pamiętnik swojemu synowi i w podobny sposób przechowywały go kolejne generacje aż do naszych czasów. Te pamiętniki odkryła Diana Muir, która zajmowała się ustalaniem genealogii swojej własnej rodziny. Genealogia zainteresowała ją w chwili, kiedy odkryła, że osoba, którą uważała za swojego ojca, wcale nie jest jej ojcem. I po żmudnych poszukiwaniach znalazła swojego biologicznego ojca, a doświadczenie zdobyte podczas tych poszukiwań sprawiło, że stała się ekspertem genealogii. W jednym z kościołów w Tennessee znalazła w piwnicy skrzynię, w której znajdowała się skórzana torba z 20 rękopisami i mapą narysowaną na owczej skórze. Zawartość skrzyni uratowano z pożaru w innym miejscu, a na torbie znajdowało się imię właściciela – Antonio Zino. Dla wszystkich, którzy znają historię Templariuszy i ich morskich wojarzy, nazwisko Zino z pewnością włącza wszystkie możliwe alarmy. Rodzina żeglarska Zino wyruszyła do Szkocji po to, aby odbywać wyprawy do Nowego Świata. W 1204 roku, podczas czwartej krucjaty, w której zdobyto Konstantynopol, Wenecjanie mianowali gubernatora miasta, nazywanego Podestą, aby po aresztowaniu bizantyjskiego cesarza ktoś panował nad porządkiem metropolii. I zgadnijcie Państwo, kto został tym gubernatorem. Była to rodzina Zino. W rękopisie znajdują się także odnośniki do wyprawy, która zostawiła napis na kamieniu w miejscowości Kensington w stanie Minnesota w 1362 roku. Była to wyprawa, która miała założyć rodzaj bazy w 1358 roku, a więc chodzi o tych samych ludzi, którzy zostawili napis na kamieniu w Minnesocie. Kiedy książę Sinclair ma 12 lat, wpisuje w swoim dzienniku historię przygotowań do wyprawy do zachodniej Zatoki. Zachodnia Zatoka była od dawna znana przez Wikingów i jest to dzisiejsza Ameryka. Sinclair pisze o ojcu Richardusie, który wybiera się na wyprawę z siedmioma innymi cestersami, co pokrywa się z zapisem na kamieniu z Kensington. Do tej pory opublikowano dopiero jeden tom tych pamiętników. Reszta zostanie wydana wtedy, gdy odnalezione zostaną artefakty, jakie ukryto na kontynencie amerykańskim przez żeglarzy w białych płaszczach z Czerwonym Krzyżem. Scott Walter razem z Donaldem Ru znaleźli jeszcze jeden ślad z tajemniczej historii pobytu Templariuszy w Ameryce. I wszystko zaczęło się w 1968 roku, kiedy Donald Rue prowadził agencję badawczo-eksploracyjną zwaną Spartan Enterprises, i firma ta prowadziła rozmaite, niekonwencjonalne prace związane zazwyczaj z zakładaniem systemów szpiegowskich i obserwacyjnych. Zajmowała się także prowadzeniem prac pod wodą i często wynajmowała swoje usługi dla amerykańskiego rządu. W 1968 roku ludzie z tej agencji postanowili w ramach treningu zbadać dno rzeki Hudson w okolicy Polepel Island, gdzie znaleziono ślady tajemniczej eksplozji. Polepel Island to niewielka wyspa, na której w przeszłości mieszkali Indianie z plemienia Algonquin. Kiedy pojawili się tam Anglicy, wyspa stała się własnością pułkownika Morrisa. Ale po zwycięstwie Waszyngtona i uzyskaniu niepodległości przez Stany Zjednoczone została skonfiskowana i sprzedana. Początkowo Waszyngton chciał na wyspie zbudować więzienie, ale przez lata przechodziła ona z rąk do rąk. I przez długi czas była ona oazą bimbrowników i miejscem pracy lokalnych prostytutek. W 1900 roku wyspa stała się własnością Francisa Bannermana, który handlował amunicją. Bannerman pochodził ze Szkocji, ze starej i zasłużonej rodziny, która walczyła o szkocką niepodległość. W 1314 roku rodzina ta nazywała się MacDonald, a jeden z jej członków wsławił się w bitwie z Anglikami pod Bannockburn, gdzie dzielnie dzierżył sztandar księcia Roberta Bruce, a książę, widząc odwagę MacDonalda, nadał mu po bitwie nazwisko Bannerman. Ostatni z banermenów przeniósł się ze Szkocji do Ameryki i początkowo handlował jabłkami i ziemniakami, ale po wojnie amerykańsko-hiszpańskiej z 1897 roku zainwestował sporą sumę w ekwipunek wojskowy zdobyty przez Amerykanów na Hiszpanach. Okazało się, że towar jest chodliwy i banerman szybko zbudował na handlu bronią i amunicją swoją fortunę. Amunicję przechowywał w swoich magazynach przy Broadwayu na Manhattanie, co wzbudziło zrozumiały niepokój i pod naciskiem swoich sąsiadów zaczął szukać bezpiecznego i odległego od miasta miejsca, gdzie mógł przechowywać ogromne ilości prochu i amunicji. Wyspa Pelopel wydawała się idealnym miejscem na taki skład, i bannerman zakupił ją za 600 dolarów. Arsenał, jaki tam zbudował, przypominał szkocki zamek. Z czasem dołączył do niego własną rezydencję i miejsca mieszkalne dla pracowników. Doszło tam jednak do poważnego wypadku, kiedy zgromadzona amunicja eksplodowała. Wiele niewybuchów wylądowało na dnie rzeki. Ru wraz z ekipą ze Spartan Enterprises nurkowali w okolicach wyspy, wydobywając i sprzedając znalezione tam pociski. Podczas prac poszukiwawczych znaleziono dwa niewielkie, ozdobne pudełka, zakończone sporymi brązowymi kulami, które kiedyś stały w ogrodzie Bannermana, ale eksplozja wyrzuciła je w powietrze i spadły do wody. Pudełka były zrobione z cementu, ale były bardzo piękne, i Ru podarował je swojemu przyjacielowi Billowi Jacksonowi. Ozdoby pochodziły z ogrodu Bannermana, a żona Jacksona z pasją uprawiała swój własny ogród na Long Island i taki ornament bardzo jej się spodobał. Rok później, pięcioletni wówczas syn Jacksona, bawił się w Supermana i niechcąco zerwał kulę z betonowego sokołu. Kula pękła i okazało się, że w środku coś jest. Jednym z przedmiotów, które były w środku kuli, było coś, co przypominało pieczęć. Przedmiot był mosiężny i był wielkości i kształtu krążka do hokeja. Na powierzchni pieczęci był wyryty napis, a na jego dnie znajdowała się wyryta pięcioramienna gwiazda ze znakami astrologicznymi. W pierwszej chwili Bill Jackson uznał, że ma do czynienia z jakimś przedmiotem wykorzystywanym do czarnej magii. Bliższe oględziny przedmiotu, po kompletnym oczyszczeniu go z mułu, z patyny, wykazały, że pieczęć jest pudełkiem. Znalazł niewielki zamek, który nieoczekiwanie uchylił wieko tajemniczego pudełka. Wewnątrz znajdowały się niewielkie kawałki metalu, na których wyryto tajemnicze znaki i napisy. Była tam także gliniana rurka zamknięta na obu końcach pszczelin woskiem. I te pieczęci woskowe miały na sobie wybity herb. I przy dokładnych oględzinach okazało się, że jest to herb rodowy bannermana. Nie było więc wątpliwości, że to handlarz amunicją o bogatej i tajemniczej historii swojej rodziny ukrył te przedmioty w kuli. Wosk ostrożnie usunięto i w środku znaleziono dwa niewielkie zwoje zrobione ze skóry zwierzęcej. Zwoje były w całości zapisane jakimś starożytnym pismem, identycznym z tym, jakie znajdowało się na wieku pudełka. Było to odkrycie, o jakim mógł z pewnością marzyć Indiana Jones, i dr Jackson, płonąc odkrywczą pasją, chciał się dowiedzieć, czym są przedmioty, jakie znalazł. Podejrzenie, że przedmioty, jakie znalazł, służyły czarnej magii, stawały się coraz mocniejsze po tym, gdy okazało się, że napis, jaki umieszczono na pudełku, jest zapisany alfabetem tebańskim. Taki alfabet odkryto w książce Harry Wedeka, A Treasure of Witchcraft, Skarby czarnoksiężnika, a sam alfabet miał ułożyć człowiek zwany honoriuszem, i odkrywcy podejrzewali, że chodzi tu o średniowiecznego papieża honoriusza II, znanego ze swojego zamiłowania do wiedzy tajemnej. Pudełko nieustannie dostarczało kolejnych, niewielkich i dobrze ukrytych znaków. Jeden ze swożni miał na sobie kolejny napis, który brzmiał Quetzalcoatl, a drugi Angra Pekena. Coat to oczywiście legendarny pierzasty wąż z kultury Majów, a Angra Pequena to miejsce w Afryce, w dzisiejszej Namibii, gdzie wydobywano złoto i diamenty. Dzisiejsza nazwa tego miejsca to Lideritz. Rozwikłanie tajemnicy nie było proste. Jackson nie mógł znaleźć nikogo, kto zidentyfikowałby i właściwie odczytał tajemnicze pismo. Kiedy wyjechał z rodziną do Francji, rąbek tajemnicy uchyliła jego wizyta w jednym z paryskich antykwariatów na Rue de la Fontaine. Francuski antykwariusz o nazwisku de Valzac był człowiekiem, który w czasie wojny działał w ruchu oporu, był bibliofilem i artystą. W czasie wojny podrabiał dokumenty, ale był też ekspertem w kwestii tajnych stowarzyszeń i szyfrów stosowanych przez takie organizacje na przestrzeni wieków. Wiedział też, jak odczytać zapis alfabetem tebańskim. W jego antykwariacie kupił Jackson pięknie ilustrowaną Biblię dla swojej żony, a także księgę o tytule Konstytucja Honoriusza, w której znajdował się alfabet tebański. De Valzac przetłumaczył dzieło na francuski, dzięki czemu mogło ono zostać przetłumaczone na angielski. Wyjaśnił także ukryte niuanse związane z szyfrowaniem informacji za pomocą tebańskiego alfabetu. Jackson kupił również niewielki pamflet wydany w 1718 roku. Pamflet był analizą słów Indian z Ameryki Północnej, które, według autorów pamfletu, mają silny związek ze słowami w językach europejskich. To właśnie w tej niewielkiej książeczce Jackson znalazł słowo Ontiora, które bardzo go zaintrygowało. To samo słowo było wyryte na jednym z niewielkich kawałków metalu, jakie znalazł w swojej tajemniczej metalowej, mosiężnej puszce. Słowo Ontiora jest starożytnym słowem, którym określano ląd po drugiej stronie Atlantyku. Ontiora w języku Indian Algonkinów znaczy niebiańska kraina i oznacza Amerykę Północną. Autor pamfletu analizował to słowo i jego źródło, i znalazł je w innej księdze z początków XVIII wieku pod tytułem Rok, który pamiętamy. I księga ta okazała się być jednym z dokumentów, który należy do cyklu dokumentów zwanych dokumentami z Kremony. Jackson był niezwykle zainteresowany tymi wszystkimi śladami, które sugerowały związek z dziwnym znaleziskiem, jakie było w jego posiadaniu. Bliższe oględziny puszki z tajemniczą zawartością wykazały, że całość przypomina urządzenie nawigacyjne, które miało służyć ustalaniu pozycji na morzu względem planety Wenus. Dno puszki było wygrawerowane i w jego centralnym miejscu znajdowała się pięcioramienna gwiazda, otoczona symbolami astronomicznymi. Gwiazda nie służyła czarnej magii, a wykorzystywano ją do przeprowadzenia kalkulacji nawigacyjnych. Wyjaśniała to kolekcja dokumentów zwanych dokumentami z Kremony. Dokumenty te opisywały, że dla żeglarza przemierzającego ocean, który czasem miesiącami nie widzi stałego lądu, najbardziej precyzyjnym punktem nawigacyjnym na niebie wcale nie jest Słońce, a planeta Wenus, dzięki której jest on w stanie dokładnie ustalić swoją pozycję na oceanie. I do tego celu służył znaleziony w kuli tajemniczy instrument. Starożytni żeglarze, tacy jak Fenicjanie, Mówili o czymś, co nazywali Merika. Merika jest właśnie planetą Wenus, i względem tej planety prowadzili swoją morską nawigację. Fenicjanie odkryli tajemnicę Minojczyków, którzy przywozili do Europy miedź wydobytą nad jeziorem Michigan. Jest to jedyne miejsce na świecie, w którym pokłady miedzi mają 99,9% czystości. I to właśnie ta miedź sprawiła, że w naszej ziemskiej historii doszło do epoki brązu. Niektórzy historycy z ciekawości badali, jaka ilość miedzi została przez te całe tysiąclecia wyprodukowana na terenie Europy, Azji i Afryki i doszli oni niezależnie od siebie do wniosku, że nie ma sposobu i możliwości, aby całe wydobycie miedzi w ówczesnym znanym świecie pokryło zapotrzebowanie na ten metal. A więc Miedź musiała pochodzić z jakiegoś nieznanego i tajemniczego miejsca. I tym miejscem był nieznany aż do XV wieku kontynent, jaki dziś znamy pod nazwą Ameryki Północnej, wraz ze złożami niemalże czystej miedzi nad jeziorem Michigan, których pozostałości istnieją do dziś. Fenicjanie podążając za gwiazdą o nazwie Merika, dopływali do lądu, który nazwali Ziemią Merika. America, po dodaniu literki A, daje nam pełną dzisiejszą nazwę tego kontynentu, o którym mówi się, że jego nazwa pochodzi od pierwszego imienia włoskiego kartografa Amerigo Vespucci. Dr. Jackson był wstrząśnięty swoim odkryciem. Zaczął szukać więcej informacji na temat swojego znaleziska, badając życie autorów pamfletu. Pamflet został napisany przez dwóch autorów, Rochefoucault i Benvenuto. Dotarł on nawet do potomków obu tych autorów i we Włoszech spotkał Gustavo Benvenuto, który, jak się okazało, posiadał dokumenty z Cremony i zamierzał je przekazać do Watykanu. Jackson dotarł do Gustavo, zanim do tego doszło, i poprosił go o możliwość przejrzenia tych dokumentów. Był to rok 1971. Tak zwane dokumenty z Cremony to zbiór, a raczej kompilacja rozmaitych pism i map, Jedno z pism opowiadało historię Templariuszy, którzy odkryli skarb podczas swojego dziewięcioletniego pobytu w Jerozolimie i poszukiwań w ruinach świątyni Salomona. Dokumenty z Kremony to pisma trzech różnych autorów, które połączono ze sobą i przetłumaczono na język tebański. Z pewnością nie pochodziły z czasów średniowiecza, ale były one kopią kopii, przepisywaną w taki sam sposób, jak średniowieczne woluminy w skryptoriach Benedyktynów czy Cystersów. Jacksona ogromnie zainteresowały dokumenty z Kremony i zaproponował Benvenuto ich zakup za sumę 350 dolarów. Benvenuto się zgodził i zawiózł dokumenty do hotelu w Rzymie, gdzie wówczas rezydował Jackson. Pierwsza część księgi opisuje historię templariuszy kopiących pod świątynią Salomona, gdzie znajdują oni tajemnicze artefakty i dokumenty. Następna część historii zaczyna się w 1177 roku i nosi tytuł Rok, który zapamiętamy. Historia opisuje losy templariusza Sir Ralpha de Sadeley i jego podróż trwającą ponad 2,5 roku. Podróż, jaką odbył wraz ze swoją załogą na sześciu statkach, została przeprowadzona na podstawie informacji, jakie odnaleziono w ruinach świątyni Salomona w Jerozolimie. Dokumenty, jakie tam znaleziono, mówiły o odległym kontynencie po drugiej stronie Atlantyku, o kontynencie zwanym Ontiora, gdzie ukryto wiele zwoi z ważnymi informacjami. De dostał zadanie, aby dopłynąć do tego lądu, Odnaleź zwoje i przywieź je do Europy. Templariusz dotarł do dzisiejszej Ameryki i rzeczywiście odnalazł pisma, ale nie wszystkie. Powrócił do Europy w 1180 roku. Scott Walter przypuszcza, że wyprawa ta była jedną z pierwszych, w których templariusze dotarli do Ameryki i została ona przeprowadzona według map i wskazówek ludzi, którzy odwiedzali ten kontynent w tajemnicy ponad tysiąc lat wcześniej. Widząc skalę swojego odkrycia, zaczął Jackson szukać ekspertów znających język tebański, po to, aby przetłumaczyć odnalezione pisma i wydobyć z nich jak najwięcej informacji. Jednym z miejsc, do których Jackson się zwrócił po pomoc, był Uniwersytet Harvarda, gdzie pracował wówczas dr Barry Fell, najwybitniejszy światowy ekspert w starożytnych językach, znający także język tebański. Dr Fell miał jeszcze jedną ważną zaletę. Mimo, że był członkiem Akademii, był przekonany, że Ameryka była odwiedzana regularnie przez rozmaite cywilizacje, że istniała wiedza na temat istnienia tego lądu, która była jedną z największych tajemnic historii aż do czasów Kolumba. Barryfel był niezwykle mocno zainteresowany tym tematem, a dokumenty z Kremony mocno podziałały na jego wyobraźnię. Chciał natychmiast odkupić manuskrypt, ale Jackson nie chciał go sprzedać. Mimo że atmosfera pomiędzy dwoma badaczami mocno zgęstniała, Fel zaczął tłumaczyć tekst dokumentów. Z zawiłości mało znanego języka tebańskiego zaczęła wyłaniać się historia wyprawy templariuszy do Nowego Świata. Już na początku wyprawy, niemalże u wybrzeży Europy, zatonął jeden z okrętów zliczącej sześć jednostek armady. Kiedy dotarli do Ameryki, kolejny statek wszedł na skały. Załogę uratowano, ale cały statek stojący na rafie zdemontowano na części. Wyprawa była ściśle tajna, i Templariusze nie chcieli zostawiać po sobie śladów. To, czego nie udało się zdemontować, ukryto. Na podstawie informacji zawartych w dokumencie udało się ustalić przypuszczalne miejsce, gdzie rozbił się statek. Jackson nie miał wyjścia. Chciał odnaleźć szczątki statku templariuszy, ale potrzebna mu była zdeterminowana i dobrze wyszkolona ekipa płetwonurków, którzy zbadaliby dno morskie w tym rejonie. Zwrócił się więc do swojego przyjaciela, Donalda Ru, i wprowadził go w swoje odkrycie. Ru natychmiast zebrał sprzęt i ludzi w wyznaczone miejsce, traktując wyprawę jako przygodę ze swoim ekscentrycznym przyjacielem. Ale ku zdumieniu wszystkich znaleziono pozostałości wskazujące, że rozbił się tu kiedyś średniowieczny statek. W resztkach wraku odkryto mocno zniszczone przez czas brązowe okucia, a także kamienną kotwicę, jaką używano w średniowieczu. Z przetłumaczonych z temańskiego dokumentu wynikało, że w wyprawie Templariusza de Sadeli wzięła udział kobieta zwana Altomara. Pochodziła ona z centralnej Ameryki i prawdopodobnie należała do arystokracji Majów. Należała ona także do duńskiej rodziny królewskiej. Odbywała już wcześniej podróże na kontynent amerykański i to ona prowadziła nawigację dla Templariuszy. Znała ona także język Indian Algonkinów. Prawdopodobnie została porwana przez europejskich żeglarzy zapędzających się do wybrzeży Jukatanu i nie jest jasne, jak trafiła na dwór duńskiego króla Waldemara Wielkiego. Wiadomo jednak, że król Waldemar był templariuszem i z pewnością chciał służyć pomocą swoim braciom. Altomara została zabita w niejasnych okolicznościach już na kontynencie amerykańskim i tam spalona, a jej szczątki zostały pochowane ze wszystkimi honorami. Jacksonowi po wielu latach poszukiwań udało się znaleźć grób Altomary. W 1994 znaleziono grób ozdobiony motywami pochodzącymi z kultury Majów. Jego miejsce to góry Catskill w stanie Nowy Jork. Jest to niemalże to samo miejsce, po którym wędrowałem samotnie przed wielu laty i byłem świadkiem dziwnych graniczących ze światem paranormalnym zdarzeń. Miejsce, gdzie znaleziono grób Altomary, to Hunter Mountain, gdzie jej doczesne szczątki zostały ukryte w jednej z jaskiń razem z ofiarami, które miały jej pomóc w odejściu w zaświaty. Znaleziono tam kamienie szlachetne i ozdoby wykonane ze złota i srebra, jakie zostawili ci, którzy przybyli z Altomarą do Ameryki. Znaleziono także glinianą urmę w szczątkach drewnianej skrzyni, gdzie znajdowały się prochy Altomary. Jackson dał prochy do analizy, które potwierdziły, że są to ludzkie prochy. Przesypał je do innej urny i pochował ponownie w jaskini. Oryginalna urna była przepięknie zdobiona i Jackson po prostu ją sprzedał, bo była bardzo wartościowa. Jackson sprzedał większość znalezionych artefaktów, ale nabywcami byli głównie jego koledzy z organizacji Spartan Enterprise. Kiedy Jackson zmarł, większość z nich przekazała kupione od Jacksona artefakty swojemu szefowi Donaldowi Roo. W jaskini znaleziono coś jeszcze. Był to rodzaj prymitywnej mapy, gdzie zaznaczone były inne jaskinie, które przeszukiwał templariusz, próbując znaleźć ukryte w nich zwoje. Jackson szukał tego grobu przez sześć lat, by ostatecznie go odnaleźć w październiku 1994 roku. Kiedy Bill Jackson zmarł, w swoim testamencie zostawił wszystkie swoje notatki przyjacielowi Donaldowi Rue, aby ten dalej prowadził poszukiwania. Był to jedyny w swoim rodzaju spadek. Notatki były w kompletnym chaosie i stanowiły zagadkę samą w sobie. Jackson zostawił po sobie wiele książek, gdzie wśród stronic były ukryte kolejne notatki, zdjęcia i mapki. Jedna z bardziej opasłych książek miała w swoich kartkach wyciętą wielką dziurę i to właśnie w tej dziurze ukryta była mosiężna puszka znaleziona przez Jacksona w kuli wydobytej z dna rzeki Hudson. Ru nie znalazł w pozostawionym spadku Jacksona niewielkich zwojów ukrytych w glinianej rurce, ale odnalazł ich fotografię. Znalazł też mapę zostawioną przez Templariusza w jaskini Hunter Mountain. To właśnie wtedy Donald Rue sprowadził do Catskill Scotta Waltera, aby ten zbadał wydrapane na ścianach innych jaskiń napisy. Rue udało się znaleźć wszystkie miejsca, jakie odkrył 900 lat wcześniej angielski templariusz. Zdano sobie sprawę, że to właśnie w jaskiniach tej góry ukryte były zwoje, po które przybył do Ameryki templariusz Ralph de Sadley. Odnalazł on tylko część tego, czego szukał, i powrócił do Europy. Zanim jednak ruszył w powrotną podróż, postanowił zbadać teren na południe od gór Catskills, gdzie spędzono zimę na niewielkiej wyspie tuż u wybrzeży Long Island. Dokonano tam naprawy okrętów i wiosną ruszono do Europy. Dziś wyspa ta znana jest pod nazwą Manhattan. Mapa zostawiona w jaskini przez Ralpha de Sadali, miała zaznaczonych wiele punktów rozmieszczonych po całym terenie wokół jaskini. Bru i Walter zaczęli tam kopać, i w jednym z miejsc znaleziono kamień, na którym wyryto kolejne instrukcje, a w innym kamień słoneczny, używany do nawigacji w pochmurne dni. Kamień słoneczny był od wieków znany przez Wikingów i można go było znaleźć jedynie w Islandii. Znaleziono także kawałek miedzi, na którym również zapisano dodatkowe informacje. Na razie nie wiadomo, czy Donald Rue odnalazł brakujące zwoje, których nie zabrał ze za sobą Ralph de Sadeli. Poszukiwania trwają nadal, a badacze mocno trzymają karty przy orderach, instynktownie obawiając się czyjejś interwencji. Tajemnica Templariuszy i ich amerykańskiej wojarzy odkrywa jednak swoje kolejne i interesujące karty, a jest ich coraz więcej, wliczając w to rolę Kolumba i jego wiedzę na temat istnienia Ameryki, zanim odbył tam swoją oficjalną podróż. Turecki admirał Piri Reis w swoich pamiętnikach wspomina Kolumba, mówiąc, że Genueńczyk posiadał tajemnicze mapy lądu po drugiej stronie Atlantyku i posiada także księgę, którą pokazał Ferdynandowi i Izabeli. Piri Reis znany jest przede wszystkim ze swojej własnej mapy, na której z detalami przedstawiony został kształt nie tylko obu Ameryk, ale także Antarktydy. O ile w jego czasach istniała świadomość istnienia obu Ameryk, to Antarktyda nadal pozostawała lądem nieznanym. Skąd wzięła się na mapie Piri Rice'a, nikt nie ma pojęcia. Wiadomo tylko, że jego mapa jest kompilacją innych map i powstała około 1530 roku. Jest to więc dowód na istnienie tajnej tradycji kartograficznej, i Kolumb miał do tej tradycji dostęp. Kolumb pochodził z Genui, a Genua była największym rywalem bankowym Wenecji. Tak Wenecja, jak i Genua miały w swojej historii swoje własne dzielnice w Konstantynopolu, które przyznał im cesarz bizantyjski wraz z prawem do korzystania z nadbrzeża i doków. Oba miasta były także zwolnione od podatku. Oznacza to, że po czwartej krucjacie, która zamiast atakować Mameluku w Egipcie zdobyła chrześcijański Konstantynopol, tak Wenecja, jak i Genua miały ogromne wpływy w mieście, do którego zdobycia walnie się przyczyniły. I mając takie wpływy, można założyć, że Wenecjanie i Genueńczycy zdobyli dostęp do cesarskiego archiwum i jest to niezwykle ważne. W swojej historii i w latach swojej świetności cesarstwo bizantyjskie rozciągało się od Mezopotamii przez Azję Mniejszą aż do Egiptu, co oznacza, że Grecy mogli przejąć wszystko to, co ocalało po pożarze Biblioteki w Aleksandrii. Bizancjum było potężnym węzłem komunikacyjnym i handlowym w tamtych czasach, i tworzenie w tajemnicy map i dróg morskich wydaje się być oczywiste. Tajemnice te przejrzeli Templariusze i przekazali je do Genui i do Wenecji. Niesie to jednak ze sobą pewien problem. Mapy starożytnych były bardzo niedokładne. Zachowaną do dziś mapą Europy Ptolemeusza w ogóle nie można się posługiwać. Z drugiej strony, mapy Europy z XIII wieku są niezwykle dokładne, perfekcyjnie oddając kształt kontynentu. Jak do tego doszło? Jedyne rozwiązanie tego paradoksu jest takie, że mapy takie jak mapa Piri Reisa musiały pochodzić z bardzo odległej przeszłości, z czasów zaginionej cywilizacji takiej jak Atlantyda. Taką dokładność map ma nasza cywilizacja, która osiągnęła to zupełnie niedawno i osiągnęła to dopiero wtedy, kiedy zastosowano zdjęcia satelitarne. Oznacza to przy okazji, że taka zaginiona cywilizacja była przynajmniej na takim samym poziomie rozwoju jak my teraz. To dlatego na mapie Piri Rejsa widać zarys Antarktydy, zarys lądu, ale pozbawiony lodu. Kiedy popatrzeć uważnie, w jaki sposób Kolumb rozmawia z Ferdynandem i Izabelą, i na dokumenty kontraktu, jaki spisano, wynika jasno, że Kolumb posiada wiedzę na temat istnienia lądu po przeciwnej stronie Atlantyku. Kronikarz spisujący audiencję Kolumba u Pary Królewskiej odnotował, że Kolumb tak barwnie opisywał wygląd Ameryki, że zdumiona Izabela przerwała mu nagle, mówiąc: Panie, opowiadasz tak, jakbyś tam już kiedyś był. I rzeczywiście. Istnieją przesłanki, że Kolumb dotarł do Ameryki, zanim wypłynął w swój odkrywczy rejs na Santa Maria. Według Piri Rejsa Kolumb mówił o rejsie do Ameryki w 1485 roku, a oficjalnie dopłynął tam w 1492 w wyniku porozumienia pomiędzy hiszpańską parą królewską, nim samym reprezentującym Genuę i interesy Joannitów i papiestwem w wyniku którego uznano, że należy ujawnić sekret i powiedzieć światu o Ameryce. Genua sprzymierzona była wówczas z Florencją i w całym układzie uczestniczyli także medyceusze, ale wykluczona z tego została Wenecja. Wenecja prowadziła wówczas swoją własną grę. Leżąc na bagnach laguny rzeki Pad, zamknięta Morzem Adriatyckim i cieśniną giblartarską od swobodnej eksploracji świata, zaczęła przenosić swój biznes na północ, powoli przejmując stare, ale podupadłe niemieckie rodziny szlacheckie, takie jak Turn und Taxis, by znaleźć sobie inne miejsce na bagnach. Domyślacie się Państwo zapewne, jak nazywa się to miejsce? Tak, jest to Amsterdam. Ale Amsterdam okazał się niewystarczający i cała wenecka fortuna przeniosła się na drugą stronę kanału La Manche do Londynu. Kiedy król Francuski Filip Piękny rozwiązuje zakon, a wielki mistrz Demolaj zostaje żywcem upieczony na stosie, z redy portu La Rochelle znika nagle 40 żaglowców należących do zakonu. Nikt o nich już więcej nie usłyszał i nikt nie wie, co wywiozły na swoim pokładzie. Wiadomo jedynie, że w kwaterze głównej Templariuszy w Paryżu nie znaleziono nawet jednej monety z legendarnego skarbu zakonu. I do dziś po skarbie Templariuszy nie ma śladu. Nie można nawet oszacować jego wielkości. Gdzie w takim razie podziały się księgi finansowe zakonu? Nie można przecież prowadzić globalnej gry finansowej bez takich ksiąg. Akademicy badający historię zakonu nigdy nie zadają sobie takiego pytania. Wenecja jest sprzymierzona z Templariuszami. I załóżmy, że rzeczywiście Templariusze dopływają do Ameryki i odkrywają, że oprócz innych dóbr Indianie wydobywają także złoto i srebro. Oczywiście Templariusze przewożą te kruszce do Europy i jest to jedyne logiczne wytłumaczenie, w jaki sposób Wenecja stała się światową stolicą handlu metalami szlachetnymi. Wenecka potęga wyrosła na handlu i w swoich operacjach handlowych Wenecjanie byli bezwzględni. Poprzez manipulacje cenami kruszców byli w stanie wyeliminować z gry niemalże całą swoją konkurencję. Było to możliwe tylko dlatego, że Wenecja miała dostęp do tajemnicy sprowadzanego do Europy przez templariuszy złota i srebra. Dlatego, gdyby pracowici historycy. Mocniej popracowali nad księgami finansowymi Wenecjan, znaleźliby także księgi Templariuszy. Interesy prowadzone przez Wenecję były zawsze prowadzone w tajemnicy, po to, aby mieć jak największą przewagę nad swoimi partnerami, ale przede wszystkim konkurentami. I nie powinno to dziwić, że właśnie w Wenecji powstała pierwsza profesjonalna agencja wywiadowcza. Z kolei Templariusze, którzy jako indywidualni rycerze nie posiadali znaczących bogactw, stworzyli kartel, który posiadał fortunę. Jeśli popatrzeć na historię tamtych czasów, mamy Templariuszy stojących za powstaniem Hiszpanii i Portugalii, mamy bankierów z Genui i Florencji i mamy bankierów z Wenecji, którzy przenoszą się do Londynu. Konflikt Anglii z resztą Europy jest dalszym ciągiem konfliktu Wenecji z Genułą i Florencją. Pod oczywiście innymi flagami, choć nie do końca, bo wenecki lew pyszni się w brytyjskim herbie. Geopolityka tamtych czasów wciąż ma wpływ na świat, w którym żyjemy dzisiaj, mimo że upłynęło grubo ponad 500 lat, i historycy jakoś o tym nie mówią. Z jakiego powodu? Kiedy studiuje się historię średniowiecza, jest to głównie historia konfliktów pomiędzy gwelfami i gibelinami, czyli jest to konflikt cesarstwa z papiestwem. Gwelfowie to nazwisko włoskiego klanu rodzinnego, który w Niemczech staje się welfami. Welfowie z kolei poprzez swoje rodzinne koneksje spokrewnieni są z domem Oranie w Holandii, a angielski król Wilhelm III Orański jest członkiem rodziny Oranż. Wilhelm Orański w 1694 roku zakłada Bank of England. Bank, który jest jedną z najpotężniejszych korporacji finansowych na świecie. Jeśli nie przyjrzymy się dokładnie skomplikowanym koneksjom rodzinnym w średniowieczu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie. I jeszcze jedna informacja dotycząca Kolumba. Ruggero Marino, włoski badacz, dotarł do informacji podanej przez syna Krzysztofa Kolumba, który powiedział, że jego ojciec pochodził z plemienia Dawida. Oznacza to, że Kolumb był Żydem. Dlaczego więc Ferdynand i Izabela, promotorzy szalejącej inkwizycji, zwrócili się do genueńskiego Żyda, aby odkrył on nowy kontynent i zabezpieczył w nim hiszpańskie interesy? Ruggero Marino odkrył także, że na grobie papieża Innocentego VIII w Rzymie wyrzeźbiono podpis Krzysztofa Kolumba. Co jego podpis robił na nagrobku papieża? Innocenty VIII, zanim został papieżem, nazywał się Giovanni Cibo. Kardynał Cibo miał ciekawą rodzinę, do której należeli tak muzułmanie, jak i Żydzi. Na konklawę, na którym został wybrany, opisuje się go także jako rycerza. Oznacza to, że był albo Joannitą, albo miał jakieś związki z templariuszami. Jego przeciwnikiem na konklawę był wenecki kardynał Marco Barbo, również kawalierii, a więc również był rycerzem. Sam kardynał Cibo był jurnym kardynałem. I w trakcie swojej służby bożej spłodził sporą grupkę dzieci, o którą dbał jako ojciec, i ustawił je, gdy dorośli, na różnych prominentnych stanowiskach po całej Europie. Kolumb byłby więc jednym z dzieci kardynała, a później papieża Innocentego. I stąd kolumb mógł nabyć swoją żydowskość. Jeśli próbujemy zrozumieć zakony takie jak zakon templariuszy czy Joannitów, a nawet politykę działania genueńczyków i wenecjan, to uświadamiamy sobie, że mieli oni pełną świadomość istnienia zaawansowanej cywilizacji istniejącej na długo przed naszą. I wiedza ta była przez milenia przechowywana przez tzw. szkoły tajemnic, tajne stowarzyszenia, których centra działania mieściły się w Mezopotamii i Egipcie. I pytanie brzmi, czy wiedza ta nadal jest w jakiś sposób przechowywana, a nawet wykorzystywana przez tych, którzy mają do niej dostęp? I czy my sami nie jesteśmy ofiarami takiego odtwarzania zaginionej cywilizacji? I wygląda na to, że wiedza ta nadal jest przechowywana w taki sposób, jak przed wieloma laty, choć bardzo trudno jest to udowodnić. Pewien Anglik napisał bardzo dziwną książkę pod tytułem Nowa Atlantyda. Książka jest alegorią na temat tajnego stowarzyszenia zwanego świątynią Salomona. I jest to grupa mędrców, którzy nie mając nic innego do roboty, dyskutuje rozmaite naukowe projekty po to, aby ulepszyć ludzkie życie. Francis Bacon jest kanclerzem i doradcą króla Jerzego III. Jest on niezwykle wpływową osobą na dworze królewskim. I jest on oczywiście autorem tego, tej właśnie utopii, nowa Atlantyda. I kiedy królem zostaje Karol II, nieoczekiwanie zakłada on Royal Society, złożone z mędrców, którzy mają ulepszyć działanie Królestwa Anglii, oczywiście dla dobra człowieka. Członkowie tego szacownego ciała w większości są masonami. Takie zdarzenia pokazują, że szkoły tajemnic istnieją dalej i adaptują się do czasów, w których funkcjonują. Dlatego, czy chcemy, czy nie, jesteśmy pod ich wpływem. I to na dziś wszystko. Temat templariuszy w Ameryce, mam nadzieję, Państwa zainteresował i z pewnością będzie kontynuowany. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa zainteresowanie Polaraxą i wspieranie tego przedsięwzięcia. A dziś życzę już Państwu dobrej nocy. moviu kresmekina